już od 15 lat, ponad 15, jesteśmy w Unii Europejskiej, ale nie zawsze jest tak, że mamy dialog między sobą. Nasze społeczeństwa do końca jeszcze nie rozmawiają, nie mówią tym samym językiem. Dlaczego Belgowie widzą świat inaczej, dlaczego Serbowie widzą go inaczej? Dlaczego Polacy mają swoje problemy, a dlaczego Litwini mają swoje problemy? Dlaczego Pan Tadeusz jest w Polsce najważniejszą książką i na Litwie? I jak teraz rozwiązać to z Mickiewicz czy Mickiewiczów? Jakie powinny być podatki w Unii Europejskiej? Wygląda, że to jest sprawa matematyczno-księgowa, bardzo nudna, natomiast to dotyczy naszego rozwoju, bo z tymi pieniędzmi, które dostajemy z podatków, czy możemy później się rozwijać jako ludzie, jako osoby? Projekt debatowania, więc to, co robimy głównie, to rozmawiamy o życiu, o polityce, o gospodarkach, o serialach. Jesteśmy organizacją pozarządową, która od 20 lat promuje dialog społeczny między obywatelami, mieszkańcami krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji czasami, jak to się udaje oczywiście. Jestem zaangażowany w projekt debatowania od 2014 roku. Jestem członkiem m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Debat, Jugenddebatte International, to jest ten niemiecki format debatowania, od którego wziął się teraz ten nasz obecny debater issue. Przez wiele lat prowadziliśmy projekty edukacyjne w różnych formach, natomiast to nam się podobało, że możemy łączyć naprawdę przeróżne strony Unii Europejskiej. Tematów jest mnóstwo, każdy ma swoje własne zdanie. I fajne jest to, że właśnie te projekty debat zrzeszają osoby, które lubią opowiadać o swoim zdaniu. No więc można po prostu poznać ludzi i świat dzięki temu troszkę lepiej. Bardzo się cieszę, że w końcu po roku pandemii możemy tutaj fizycznie przywitać gości z całej Europy. Od Serbii po Łotwę, po Belgię, więc różne kąty Europy tu się spotykają we Wrocławiu, który nazywam sercem Europy. Tematy, które poznajemy przez debatę, zawsze są bardzo ciekawe, aktualne i też naświetlone z różnych stron, co nie zawsze jest mi dane w mojej medialnej bańce doświadczyć jakichś wielu innych argumentów, które być może są zasadne, ale po prostu do mnie docierają. Jesteśmy wszyscy w Unii już od 17 lat, a ilu z nas miało okazję porozmawiać z Duńczykiem, prawda? Zawsze zdarzają się jakieś nowe rzeczy, teraz podczas tej debaty na przykład też był kompletnie inny scenariusz, którego w ogóle nie byłam w stanie przewidzieć. Widzimy, że podobne tematy się pojawiają w różnych częściach Europy, tylko mają inne brzmienie. Zdecydowanie, za każdym razem uczę się czegoś nowego. O wolności mediów, o cenzurze, o fake newsach. Więc to jest ważny temat i to jest ważny temat dla wszystkich. Ta sama rosyjska propaganda dotyczy różnych krajów, tylko może my nawet w Polsce, czy na Litwie, czy na Łotwie jesteśmy lepiej do tego przygotowani niż nasi partnerzy i koledzy w Belgii czy w Czechach. Dobrze jest się zapoznać z tym, jak wygląda sytuacja w różnych krajach Unii Europejskiej, bo nie zawsze jesteśmy świadomi, jakie są regulacje, czy może coś się wydarzyło, dlaczego ten temat teraz jest ważny akurat, dlaczego na ten temat będziemy dyskutować. Partnerstwa homoseksualne to jest coś, co dzieli całą Europę tak naprawdę na pół w tym momencie, ale może tak nie będzie. Problem zniesienia patentów dla szczepionek przeciwko COVID-owi. Tematy powinny być mocno międzynarodowe. Czasami sytuacje wyglądają na beznadziejne, że ktoś kogoś gnębi, czy coś idzie tak, nie tak, jak powinno być. Ktoś łamie prawa człowieka, czy jest niesprawiedliwość ekonomiczna. Natomiast po tym spotkaniu widzą, ilu jest wspaniałych ludzi w wieku młodym, to po prostu daje taką nadzieję i wiarę, że z czasem będzie tylko lepiej. Myślę, że zabiorę ze sobą właśnie nowe znajomości, nowe punkty widzenia, i nowe doświadczenie, po prostu. Radość, wdzięczność, że poznałam znowu wiele nowych osób i ciekawość tego, co przyniesie przyszłość, również w kontekście tego formatu i tego, jakie tematy będą debatowane w przyszłym roku.